między tymi dwoma wykrzyknikami, które są na drodze. Następnie to będzie już zależnie od tego, jaka będzie widoczność, bo niestety teraz nic nie widać. Rozstawimy się prawdopodobnie na linii lasu jako jedynka, dwójka będzie schowana w budynkach. Później, gdy uda nam się zdobyć informacje, jeżeli uda nam się zdobyć informacje, będziemy dalej rysować plan, bo na razie nie wiemy, gdzie co jest. I dodatkowo trzeba będzie uważać przy tej zasadce, żeby z nim nie zniszczyć pojazdu, bo jak rozumiem, tam będzie jakaś teczka, coś takiego. Jeżeli pojazd zniszczymy, nie odzyskamy tych informacji, tak, Golas? Golas nie Golas widzę. chyba wsiął ze dwóch. A, dobra. To poczekamy jeszcze na tą chwilę. Wątpię, jest napisane, że na podstawie danych przekazanych przez Skelpi mamy przejąć i zniszczyć TSS-21. A, Nie wiemy, Więc gdzie to jest. podejrzewam, że tym QRF mamy się zająć po to, żeby nie przeszkodzili Skelpi w porcie. Dobra, faktycznie źle przeczytałem to. No dobra, czyli nie musimy na to uważać. Bardzo dobrze. Magnum, możesz sobie rozpisać na mapie jeszcze, jak idziecie. Ja jeszcze pozmieniam kolory dla naszych, żeby mi się rozróżniało ich lepiej, jakby Jak co i ten. idziemy? Normalnie idziemy. Po tych kropkach najszybciej to. Yahoo, jesteś już na serwerze? Jak luzik. Tak, jestem. Okej, dobra. Wiem, gdzie będzie zaparkowany ten pojazd. Halo? Rozrysuję wam. Sekcją prowadzącą w klinie będzie tak. Rozumiem, że w klinie Ale się dobra. poruszamy. Dobra, to nie ma sensu siedzieć tutaj, ja to mogę rozrysować sobie później. To. Myślę, że możemy powoli zacząć startować. Z Kelpie będziemy się kontaktować dopiero jak wynurzycie się i wywołacie nas. No dobra. Oni tam problem tym z radio mogą mieć, bo taka różnica wysokości jest. No dlatego mówię, że oni muszą ten nas wywoływać cały czas, jeżeli już się wynurzą, bo dość słabo działa w tych To mnie pojazdach. zastanawia jedna rzecz, bo ja tam się doczytałem, że skład liderzy będą mieli jeszcze 152, tak? To czyli co, ty, Pilof i ja będziemy mieli 3 radia, tak? 1,48 i 1,52 na tych samych falach tak naprawdę, więc jak macie, to można to po prostu albo wyłączyć, albo No to gdzieś kurde, schować. wszyscy mają 3-4-3, team liderzy posiadają 148, a skład liderzy posiadają jeszcze 152. Już I się to jest na posramy. bogato. Magnum, takie komentarze najwyżej na debriefie to jest pierwsza rzecz. Po drugie, witam w Dobra. moim świecie na każdym większej misji. Dobra, Wiesz, to bo spokojnie. mi chodzi o to, że jeśli team liderzy takim między Pilowem a mną, my się mamy porozmawiać za 148, to po co nam te 152 jeszcze? 152 dla pilota dokumentu. Żeby pilot mógł na przykład z Kelpi się dogadać. A ty, żebyś nie musiał tego słyszeć. Tylko, że te klepi to będę ja, kurde. No nie. A, teraz Nie się wyszukałeś pogubiłem. chyba. Dobra, ja się pogubiłem, ale dobra.
Magnum, jesteś Reaper 2. Tak jak po prawej stronie mapy masz ładnie, pięknie opisane. Pod tobą jest Lemur, Mayday i Mech. Mhm. Kelpie to jest drużyna Kanadiana, w której jestem ja, Han i Misiek. No tak, to jest. No dobra. Hero? Tak. Jakieś tam zaznaczanie na mapie można? To czy mamy GPS-y, to tak powiedzmy klimatycznie. W sensie nanoszenie jakichś tam kontaktów, przeciwnika, pozycji i tak dalej. Bo mamy GPS-y. No dobra, pozwalam na to. Okay. Jak gotowi, to dowódca daje znaki, ja palę dalej. Dobra, wszyscy się zazieleńcie. Już możemy startować. Wszyscy są. To palę dalej. Powodzenia. I radyczek. Przez sam interkom słychać dobrze. A dobra, jestem z panowie, z wami wszyscy tutaj. Zgłaszać mnie tutaj po kolei. Słyszycie mnie na interkomie? Tutaj go raz słyszę. Ja słyszę. Go raz do wszystkich, słychać mnie? Raz, dwa, trzy, to jest? Jak Acre is not connected, Jakby? Idzie to jakoś przeresetować? Test, test. Halo. Halo, halo. Halo. Okay, słychać wszystkich? Wszystkich. Golas, słyszę wszystkich. Super. Dobra. Radioczek? 5-5. Kolas, weź sobie 1-5-2 na wszelki wypadek, jakbym padł. Czy? Masz je na podsłuchu albo cokolwiek. Jest 1-5-2. Okay. Radioczek? Daj Kelpie do Reaper, Reaper zgłoś. Zgłaszam. Daj Kelpie 5-5 radio. Na pewno nie jesteśmy. Han, jesteś? Się nie słyszę. Han? Nie słychać cię. Sprawdź, czy masz podgłośnienie i mówienie. Misiek, słyszysz? Słyszę. Znaczy nie Hanna. Hanna nie słyszę. Na jedynce, no? Han.
powiedz coś. Han. Dobra, będziemy się przemieszczać już na nasze rdzy i Zulu. Teraz coś słychać czy nic? Czekaj radio pod wodą. 5-5. Będziemy wysiadać z łodzi, 170 w kierunku zachodnim, tak żeby zabezpieczyć samo lądowisko. Zobaczymy jak u nas ze sprzętem jest. Przebierzemy się lekko, przezbroimy i ruszymy potem RV w Exury. Tak jest. Zostawiamy koło łodzi rebrytery. Jeszcze ktoś podniesie, jak zostaje na ziemi. Centymetrów to jest i? Kelpie do Reaper, jesteśmy 700 metrów od RDS Zulu. Tutaj Reaper przyjąłem i się trochę wcześniej musicie oczekiwać, bo my dopiero wyruszyliśmy. Przyjął tutaj Kelpie, będziemy potem zabezpieczali lekko teren. Poprzez bieleniu ruszymy na RV X-Ray, zobaczymy co tam tam jest, a potem na Overwatch Whiskey i przejrzymy port i ewentualnie zmienimy podejście na sam port, jak się wyłączy światło. Przyjąłem, jak najbardziej możecie to wykonać. My już dochodzimy do LV1, za chwilę będziemy odbijać bo. Żony? Czy mi się wydaje, czy to nie masz okularów?
Nie ma koloru? No, wygląda jakoś nie. O, mam, ale są niewidzialne. Rezen. To 100 metrów bardziej. Proponuję zostawić gdzieś przy brzegu. Jakiś obóz po prawej już widzę. Ja widzę przeciwnika. Stwierdzam. Jeden biegnie. Naszą stronę. Co jest wozu, co jest wozu. Zakładamy tu miki na piątki. Jeden pod drzewem na 45. Przyjechał. Weźcie mi chwilę, muszę się zaranżować. Han, możesz teraz mówić? 20, cię nie słyszę. Ale rozumiem, że ty nas słyszysz. Ile jest tam gości? Widzę jednego. Drugi jest pod drzewem na 50. Widzicie go? To jest ostatni punkt przed punktem zasadzka. Od nas leży mu 200. Drugi był po lewej, ja go szukam teraz. Dobra, wkładać aparaty oddechowe i tak dalej do łodzi. Pianki zostawcie, bo to wam się przyda akurat. A zostawcie też kogo w łodzi. Wykonamy. Dobra, widzę drugiego. Drugi gość jest na 2-1-2-2 mniej więcej za tym drzewem. Jak rozumiem, muszę schować ten łódki, tak? Schować aparat oddechowy do łodzi oraz gogle, a załóżcie kamizelki, bo macie w ekwipunku. Coś dobra. Nie mogę je ubrać. Nie mogę założyć. Wyrzuć się na ziemię. Na ziemię i załóż. Podział taki był, jaki był rozpisany na mapie po prawej. Niebiescy Jahan, czerwony mi się Golas. Zrobimy teraz tak, weźcie się pokolorujcie. Zrobimy tak. Czerwoni robicie podejście od lewej. Jeśli zajmiecie tym kontaktem, który był mniej więcej na 22-21. On jest gdzieś tam przy drzewie. A my postaramy się jak najszybciej zabić ten kontakt po prawej, gdzie się znajduje na 50 czy 49. Zmiana. Dobra. Tam jesteś? Obecny. Mi się powoli do przodu. Broń do oka. Od lewej bardziej. Przed nami kontakt.
wrócisz się na czwartek. Bo jak tylko mogli ruszać, zamelduj uderzymy jednocześnie. Nafer. Macie go to eliminować. Położył się. Wchodzimy. Na moim laserze jest jeszcze. Eliminuj. Prawie. Z pochodem nie celu. Chyba nic na to. Jeszcze jeden był za górką zdjęty. Przejdziesz mi się? Mój cel wyeliminowany. Włącz laser. Misiek. Załóż laser i włącz. Włączyłem. Wyświetla mi. Cholera, to ja nie widzę. No dobrze. Mój widzisz? Tak, twój widzę. Dobra, najważniejsze, że widzisz swój. Poczekajcie, zameldujcie dopiero jak gotowi strzelać my. Ja. Dostałem. Misiek, dawaj szybko. Kryj perymetr, potam się. Od zera po lewo. Generalnie czek radio, bo słyszałem, że coś tam dawaliście, ale u mnie było jeden na jeden. Czek radio na trzy. Kanadian Radio Check 3. Kanadian? Check Radio, Check Radio 3. Tak, połatany. Ale jakby ktoś mógł mnie strzelić, byłby fajnie. Kelby to Reaper. Ostatni komunikat był nieczytelny. Spróbujcie teraz jeszcze raz nadać. Kelby 5-5. Kelby to Reaper. Jesteśmy na RVXFay. Wyeliminowaliśmy obozowisko wrog, a cztery kontakty zdjęte. Rozpoczynamy teraz zwiad na sam port. Johan, kontynuuj się. Dzięki. Magnum, będziemy za 15 sekund zaczynać ostrzał, wchodzimy jednocześnie. Kanadian, ja chwilowo wyłączyłem sobie długie. Przepraszam. Hanek, możesz to jeszcze mnie poskładaj. Mamy ponton po prawej? Tak. Łódka mnie naszła. Potwierdzam, łódka po prawej. Zasuniemy się zaraz kilkadziesiąt metrów na północ, linią niebiescy prowadzi na lewej, dzięki niebiescy prawa. Misiek, postaramy się znaleźć dobry punkt, postaramy się znaleźć po prostu dobry punkt do wywiadu. Szanowny. Północ. Idziemy. Się krów najlewy. Mi się lewo równaj mojej. Na promenadzie kilku. Zatrzymujemy. Jeden na tych silosach do góry. Dobra.
gdzie ten port, co tam takiego jest, jak coś specjalnego z tym chodzi. Za jakieś ZU jest na budynku oznaczonym jako dwójkę. Dwóch na końcu molo pod latarnią. Zaznaczyłem wam drogę czerwoni na mapie, jak będziemy podchodzić do samego kompleksu. Czy ją przemieszczamy się już? Potwierdzam, czekam aż Reaper włączy światło. Czyli podchodzimy już powiedzmy do połowy drogi i czekamy na koniec światła, czy dopiero podchodzimy jak włączą światła? Przeznaczam punkt, do którego teraz podejdziemy. Punkt oznaczony 1, tam podchodzimy, czekamy w tamtym miejscu. Okay. Zobacz sobie mapę. I czekam aż Reaper włączy światło. Sprawdzam po kolei punkty oznaczone 1, 2, 3, 4. Przyjął, przechodzimy na 1. Strzelać do wszystkiego, co się rusza. Pamiętajcie, mamy tylko tomnik i nie mamy amunicji poddźwiękowej, więc nas prędzej czy później nie dokryją. Cześć. Musi, jak słyszałeś, dowódca? Tak jest. Powoli, mały czas. Zatrzymuje?
Tam na zła pięcie południowy zachód słaby. Okej. Będzie się Golem z Miśkiem zdejmowali, jak będziemy przy podejściu chodzić. Gościa, który się tam znajduje na silosie, na 28 mniej więcej. Gdzieś w połowie drogi go zdejmijcie już po prostu, jak te światła zgasną. Na silosie, tak? No to widzę. Misiek, widzisz tego typa na silosie? Tak, 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 potwierdzam. Dobra, to jest nasz cel priorytetowy. Stoi do nas plecami, to jest z tego miejsca jakieś 150 metrów. Będziemy na 75 przy tych drzewach przed nami, będziemy do niego walić. Okej. Okay. Przypominam o dwóch Kanadian. Dwa cele pod latarnią na pomoście, plus przynajmniej tak, jeden strażnik patrolujący sam pomost. Już oznaczałem. Brama na azymucie 2-2, 185 metrów od nas. Jeden kontakt. Widoczny bez nam. Pod latarnią, tak? Mniej więcej. W czapce. Jak padnę, jak padną latarnie, to myślę, że oni sobie nie poradzą tak szybko ze znalezieniem nas. Informacyjnie wszyscy włączone na serię podczas podchodzenia, wchodzenia do kompleksu. Mi się jak spróbuj zdjąć i założyć laser jeszcze raz. Mhm. I odpal go. Zrobię świeży mak. Coś tam się nie dzieje. Odpalił ci laser? Próbuję, ale już się nie włącza nawet. Przesuń się prawo, lewo, gdzieś tam do przodu, może jakieś liście ci zasłaniają go. Widzisz go? Nie. Czy strzały? Widzę wasze. Ja na siebie przybijam się niestety. Dobra, będziesz się trzymał blisko mnie. Dobra, tam, dawaj już to nas tutaj na front. Okay. Będziemy się przemieszczać, będziemy się kolinem przemieszczać na ten punkt wejścia, a potem już kolumną, tak jak wcześniej powiedziałem. Ja w razie czego mam nurt do drutu. Jeżeli nie daj Boże coś się spierdoli, to tą samą drogą wracacie na punkt pierwszy. Jeżeli nie będziecie przez jakieś 5-10 minut kontaktu potrafić
potrafili złapać z Reaperem, jeżeli ja zginę albo coś nie z tego, to po prostu wycofajcie zachodem mniej więcej na ich pozycję. Kontakty. Na ich ostatnie pozycje. 290. 290 przyjął, czekaj. Biegów. Odległość? Około 200 metrów. Okay. Kierunek przemarszu? Na północ. Lecą najpewniej do naszych pozycji. Przynajmniej tego mam nadzieję. Widzę je. Wygląda to tak, jakby chcieli tutaj przejść tą górką na tył chłopaków na transformator. Mhm. Tutaj Kelpi, będziecie mieli potencjalne posiłki wroga od strony południowej. Reaper jest głowy do Kelpi. Tutaj Kelpi do Reaper. Będziecie mieli potencjalne posiłki wroga nadchodzące od południa. Przynajmniej 4 kontakty. Jaki jest status transformatora? Zostawiamy się i zaraz będziemy detonować. Kelpi przyjął. Zaraz dojdzie do detonacji. Przyjął. Ale pilnuj. Na wybuch ruszamy w kierunku kompleksu. Też. Misiek, moje lewo, ja prowadzę. Okej. Okay. Pamiętaj, pierwszy kontakt priorytetowy tam, gdzie teraz podświetlony laserem, na silosie. W połowie drogi zdejmujemy. Okej. Okay. Gość ma czapkę i kamizelkę, więc... Troszkę trzeba będzie nawalić się do niego. Panowie, potrzebuję minutę. Kolejne 4 kontakty z tego samego kierunku, w stronę północy, marszem. Widzę, idą bardziej w... Jak będą jakieś kontakty w zabudowaniach, jakieś, że tak powiem, pomieszczania dosyć małe, to pamiętajcie, że macie flasze w kamizelce. Nie wahajcie się ich użyć. Spokojnie. Całe 2 są. Więc nie odstrzelajcie nas przypadkiem. No bo przyjęliśmy, jesteśmy w budynkach 5 wrogów, którzy na nas wyszli z pół. Tłukliśmy chyba więcej do nas się nie kierowało, bo jest cisza teraz. Andrzej. Przyjął. Będą gdzieś pogasili lampę? Oni będą, znaczy transformator generalnie zgasi tam lampę, a jeżeli to się nie uda, jeżeli nie wybuchnie transformator albo lampy po wybuchu nie zostaną zgaszone, to zrobimy to ręcznie, jeżeli się da. Czasami to po prostu są koncerny. Miejmy nadzieję, że przeciwnik jest o tyle głupi, żeby... Łódka napierdala jakaś. Hmm? Na 82 napierdala łódka. Miejmy nadzieję, że przeciwnik jest o tyle głupi, że się rzuci całymi siłami na północ, ratować swoich. Albo przynajmniej na części podniosą część kompleksu. Jak już znajdziemy info, na który punkcie wycofujemy. Jedynkę?
Będziemy tak przez dwójkę się, przez, jeżeli to będzie czwórka, to przez dwójkę, jedynkę z czałką, to, że tak powiem, tą linię. No, generalnie trasą, którą przyszliśmy. Zawsze tak będziemy się cofać, czy nie są powoli przodu. LP dwójka, tutaj Reaper jedynka. Za 30 sekund będziemy wracać do dwójki. Uważajcie, nie wychylajcie się teraz. Przyjął. 30 sekund. Dobra, przyjęliśmy. Przypominam, na wybuch ruszamy. Misiek, przeładuj na pełny magazynek. Przechodzimy do klinu, czerwoni prowadzą. Niebieski prawy szalon. Postawa niska, trucht. Go. Światło gasne, idziemy. Tutaj Reaper, stacja transformatorowa jest zniszczona. Stacja transformatorowa jest zniszczona. I przyjął, wyruszę na pierwszy budynek. Misiek, zdejmujemy tego na silosie. Okej. Okay. Zdjęty. Idziemy dalej. Kelpi za 10 będzie wchodzić do kompleksu. Ja mam podwód, nie? A na radiu mówię. Będę robił dziurę w siatce. Jedno. Tnę płot. Laser misiek? Czy dalej nie możesz? Nie działa. No. Przyjął. Ja go widzę, ale my nie widzę. Dobra, nie ma problemu. Jest dziura. Trzeba po nią wchodzić. Postarajcie do kolumny i na pierwszego budynek wkrawać. Dobra, przyjęliśmy. Mamy minę na tym zjeździe z górki, więc tam jakieś 100 metrów przy tym. Szedłem? Ja przyjąłem. Ale stawaj. Przyjmuję. Dobra, Han, weź w plecy. Ja przyjdę. Zaglasę. Drzwi się nie da otworzyć tych. Na pierwszy budynek. On jest na to. Idziemy. Dwa kontakty? Eliminować. Ty prawo, ja lewo. Okej. Okay. Zdjęci. Przychoduj. Chodź na jedynkę, chodź na jedynkę od razu. Do Reaper wchodzimy na budynek oznaczony numerem 1. Wchodzę. Misiek, Misiek. Czekaj na Miśka. Prawo czysto. Misiek, dołączaj. Dawaj, dawaj. Urale na północ. Okej, okay, czekamy. Mam nadzieję, że długo nie będziemy czekać. Misiek. Oj, Misiek, coś zjadł chyba. Zjadł. Spróbuj tak. Tyłem. Błagę, eliminuję kontakt. Przede mną ładuję. Misiek, czujesz? Żyję. Ham, przede mną na lewo zlikwidowałeś? Zlikwidowałeś, dobra. Przechodzę. Lewo czysto, idę przód. Macie kontakty, lewo. Misiek, dołączaj. Misiek. Misiek, status. Dane, będziemy ich za chwilę wysadzać. Mamy ciężarówkę. Trzy pełne. Chyba nic z tej ciężarówki nie wysiadło.
zatrzymaj, mamy problem z myślą dalej. Trzymam wyjście z pierwszego na lewo. Ja biorę południe. Czy jechało tam coś więcej o zarówku? Nie widzimy na razie nic więcej. Zarówka zniszczona. Han, z tyłu jesteś? Tutaj Golas, jestem na wyjściu z jedynki. Golas, za ciebie dobrze. Kierunek północny, trzymam. Bilo, informację, że w większej odległości jechały jeszcze jakieś dwa pojazdy i się zatrzymały i niestety zawróciły. Czekaj na potwierdzenie jeszcze. Czekaj jeszcze na potwierdzenie. Skąd strzały, skąd strzały? Jeden z pojazdów stanął, drugiego nie widać. Czy mamy do nich podejść i je wyeliminować, zaatakować cokolwiek? Tutaj Golas. Na razie wstrzymajcie, dołączymy do was, skoro stanęły. Przyjąłem, czekamy. Co jest z Miśkiem? Zjebane troszkę. Powtórz. Rozjadło. Nie żyje? Że ja leś tam pas tam na dobra, chwilą mój jeden z moich ludzi namierza ciężarówkę, którą widzi, jeszcze jedną i cały która jest, stoi tam dalej. On siedzi na dachu i mamy na nim kontakty, albo cztery nawet kontakty z portu. A dobra, przyjąłem. Jeżeli możecie, oznaczcie ją na mapie, byłoby dobrze. Przyjąłem, wyłączam ponownie 152. Jak status reszty? Hana ranny, staram się go zażyć. Za mną kto? Nie mogę wyjechać. Co z kanadanym Miśkiem? To Miśek nadal popy robi. Kontakt, kontakt, budynek 355, 355, góra, przytrobińcy. Trzy, pięć, pięć, kontakt, górę. Nie widzę go.
Za duży kąt jesteśmy pod nim. No jest tam przy drabince, ale jest... Misiek leży. Rusza się, rusza się. Misiek dalej tam pod podłogą, że tak powiem, nic nie poradzimy na to. Chyba, że sam wyjdzie. Misiek swego tuchy próbuj cały czas chałką. Jest kontakt przy workach z piaskiem przy wyjeździe 010. Tam na dachu, gdzie jest. Tak, tak, to o tym mówiłem. 010, jest jeszcze jeden kontakt przy workach z piaskiem. Dobra, lecimy na dwójkę już. Han, powoli lecimy. Han, zamykasz, ja w środku. Powoli. Marsz. Będę wchodził od tyłu. Przyjął. Ciężarówki nasze prawo. Informacje ci w porcie zdjęci? Trzy kontakty, jeden nas podszedł, tak zdjęty, czyli w sumie cztery. Wchodzę? Przyjął. Jeden dół na dachu, więc uwaga. Nie działa, nie kurwa, coś, kurwa ściana. Jest... pójdź granatem tam, wychodzimy z budynku, pójdź granatem. Wychodzimy. Szybko. Dobra, wchodzimy z powrotem. Zaczekaj na Miśka. Przyjął. Jesteśmy przy budynku po drugim lekko wejścia. Przeżył to! Mogę go zlikwidować z drugiej strony. Mogę go pobić z tej strony, Granadian. Te? Przeżył wybuch granatu, z drugiej strony go mogę zlikwidować. Przyjął, obchodź go razem z Miśkiem. Dobra, Misiek za mną. Jestem. Han, dawaj, lecimy za nimi. Tylko Jakucki, cały czas wolno, ty górę. Cały czas marszę. Ładuję pełen. Kontakt. Nic nie widzę. Kontynuujemy. Zapięcie. On jest tam, uwaga. Pojecham. Dzięki na kierunku. Dobra. Zacięcie, kurwa. Co za chujową broń nam dali. No, może zajmie się. Leży. Idę dalej. Przyjął. Za tobą wstęp. Za mokro. Yeah. Sprawdźcie tylne drzwi. Cześć. Idę dalej, przód. Sprawdźcie portal i potem będziemy wchodzić do góry. Pamiętajcie o flaszach. Odchodzę sobie do góry dla włok. Będę obstawiał wyjście górne. Czysto? Dobra, góra. Mhm, już zdajcie. Przechodzę, uwaga, nie strzelaj. Przechodzę. Misiek pierwszy. Przodę. Misiek dostał brawo. Wyciągaj go. Jest prawo pokój, tak? Trzymam go. Chyba. Przodę. Okej, rzut. Okej, będzie w plażu wychodzi. No w korytarzu na prawo. Martwy. Biorę lewo. Trzymaj prawo. Przyjął. Sprawdzam. Przyjął. Pokój. Przyjął. Laptop. Przyjął. Musimy laptop i jakieś RPG. Ja, przyjął. Dobra. Sprawdzam kolejne. Pobieram sprawdź dane. Południową od... Nie. Sprawdź południową... Nogę budynku.
Mam laptopa po prawej. Sprawdzone tutaj do jego przejścia. Dobra. Dane zgrane z laptopa. Zdane już zgrane, tak? Tak jest. Sobie tylko martwimy na górę. Czerwoni, sprawdźcie górę, tam uważajcie, był jeden kontakt od strony południowej. Dobra, Goles, poczekaj na myśl. Dobra, pozwolę jakieś dane. Czy coś mi się wyświetliło? Nie wyświetliło. Czekajcie, muszę... Jestem za tobą. Dobra, idź od razu lewo, ja prawo. Wysyczali, ale gościu tu się przyzoknie. Uważaj, że tamto chwilę. Na pewno? On jest u góry, naszej zbiór. Czekaj. Ranny. Ciężko ranny. Reszta status. Sam ranny. Na dzisiaj już będę do was. Kanadian Misiek. Hank, mam rannego. Prawdopodobnie kurwa zdjęci, szukaj ich. Masz Kanadiana i Miśkę? No właśnie nie wiem, że trzeba tylko broń. Kurwa, czy jak? No nikt tam nie jest, no. Pójdźmy do góry, bo nie mogę lecieć. I co tu jest grane, ty? Brak tętna. Ty nawet? Brak pulsu. Jakiś bagi. Kurwa mi to. Brawo. Kurwa, Han. Gdzie jest Kanadian? Ty no, Kanadian mi wleciał w ten, posadzkę i znikł. Misiek nie żyje. Sprawdź górę, idę zobaczyć, gdzie jest Kanadian. Kanadian tu na dole. Ja go widzę chyba. Próbuj go połatać. Przecież kurwa, puścił broń, nie żyje. Han. Już. Ja go nawet nie widzę. Ja go widzę, ale nie żyje. I teraz ja się zablokowałem, kurwa, w tym filmie, nie wiem.
Weź mnie połataj. Han? Łatam, łatam. Kurwa. Widziałeś jej rzutnik jeszcze? Nie. To szukamy. Ej, będę na wyspół zeszła. Robię ripak. Reaper, Reaper, tutaj Kelpie, zgłoś. Kelpie, tutaj Reaper, zgłaszam. Dwóch straconych, zostało nas dwóch, mamy część informacji, szukamy dalszych informacji na temat położenia się bomby. Najprawdopodobniej jest to lotnisko. Odbiór. Przyjąłem QR eliminowane. Będziemy w takim razie pod lotniska powoli. Klapki z niej zaszły. Bo ja sam kiedy nie mogłem. Gdzieś krwawisz jeszcze, jesteś niezabandażowany chyba. To bym się rano otworzyła. Która? Bo ja widzę, że wszystko jest okej. Krwawienie zewnętrzne. Czekaj, najpierw trzeba ci połatać do końca. Cały. Okay, szukam dalej informacji. Idę na górę, Han, jeszcze. Na zewnątrz? Wolę nejdę? Leży. Na zewnątrz jestem. Na zewnątrz, na dole. Swój, swój. Dobra, wychodzimy z tym. Jesteśmy w dwójce, jeszcze trójka, czwórka do przeszukania. Idziemy. Idziesz? No idę, ale nie mogę biegać. Kurwa, jakiś rzutnik gdzieś tutaj może jest, albo coś podobnego. Laptop kolejny. Do tego już pobrałem, wypadamy. Dobra. Dół. Dzień.
Słuchaj na dół już. Kelpi status. Tutaj Kelpi, szukamy cały czas informacji. Przyjąłem. My będziemy się kierować w stronę lotniska. Pan cały? Pan? Sadzę na dół. Gdzie jesteś? Pan? Idę tego na prawo, nie? Swój? Dobra, coś. Do tego idzie, nie? Mhm. Czekaj. Nie mogę dać ci pak. No wiem, że nie masz. Pusto? Pusto, nie. Pusto. 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 No, będziemy wchodzić tego do dużego. Pusto. Trójka przeszukana, czwórka teraz. Han, pakuj się na działko na Ułaza. Dobra. Obserwuj okolice, ja tam zobaczę, co tam widać, gdzie widać. Tutaj Kelpi, zakładka zdjęcia, pojawiły się nowe informacje. Przyjąłem, sprawdzam. To ty? Zdjęcie. Przyjął, pilnuj dup. Biegam na czwórkę wokoło. Czwórka czysta. Jak mnie słyszysz? Tutaj Kelpi, wychodzimy z tego portu. Już tu Reaper, zgłoś. Reaper, tutaj Kelpi, zgłaszam. Nie potwierdzam, nie pojawiła się żadna zakładka zdjęcia. Przed nami,
Czujesz? Tak. Tak. Dobra. Łatam się. Kurwa. Widzisz, przyjąłeś komunikat o tym, że nie pojawiła się zakładka zdjęcia? Reaper, kręcę, potwierdzam, zaraz mam komunikat. Dałem, oczekuję. Informacyjnie. Według zdjęć dostarczonych danych z komputera, budynek, w którym być może znajduje się bomba, jest to budynek poniżej zaznaczonego przez ciebie punktu 1. Proszę, budynek poniżej punktu 1 zaznaczonego przez ciebie. Przyjąłem, to jest ten budynek, który wygląda jak hangar, tak? Potwierdzam. Na przyjąłem, będziemy się poruszać w tamtą stronę, wy już chyba możecie się wycofać. Reaper, tutaj Kelpie, możemy się wycofywać na punkt LZ Zulu, potwierdź. Potwierdzam, wycofujcie się. Przyjąłem tutaj Reaper, tutaj Kelpie, do Reaper, wycofujemy w takim razie na punkt LZ Zulu. Informacyjnie podłożyliśmy ładunki pod ciężarówki wojskowe wroga, także za jakieś 2 do 1,5 minuty będzie lepiej. Dziękuję. Siadaj! Czekaj, już latam. Dobrze. Szybko! Za nami, kurwa! Widziałeś? Widziałeś, jak już siadł. Dawaj. Szybko! Widzę. Wysiadka, pobieraj sprzęt do nurkowania. Okulary, nie zapomnij o nich. Ale ready. Masz ładunki jeszcze? Ja chyba nie miałem w ogóle. Nie mam, nie miałem. Dobra, wsiadaj do łodzi. Jakieś kurwa jaja.
Odpływamy. Ori. Łódka przed nami płynie. Reaper, Reaper, tutaj Kelpi, wycofujemy się, powtarzam, wycofujemy się na punkt Owe Victor, powtarzam, Owe Victor, wycofanie. Tutaj Reaper, Kelpi, ostatni fragment komunikatu nie czytelny. Kelpi, wycofujesz się na Owe Victor, powtarzam, Kelpi, wycofujesz się na Owe Victor. Jesteś na peryskopie? Tak. To wysuwaj go. Nie wysuwaj go. To chyba tak jest problem. Jeszcze nie, jeszcze pod wodą. Jeszcze pod wodą. Teraz? Dobra, idź nad wodą. Najwyżej. Sprawdź, czy nie możesz tego wysunąć jeszcze w górę. A jak mam to zrobić? Tylko ten jest w dół, obecnie. USLD, pyta, pyta. Ty, no ja widzę, że jesteś nad wodą z tym peryskopem. No teraz już ten, teraz już jestem nad wodą. Dwóch klientów jeszcze w porcie. Wynosi ciut. Idzie drugą łódkę taką jak nasza.
pod gąbek z lewej strony. Co? Ponton 200 metrów od nas ze Szczocie. Ponton 200 metrów od nas ze Szczocie. Jesteśmy na 2 metrach. Ale nie zauważył. Spróbuj page up, page down. Nic nie daje. A naciskaj kilka razy. WSAD? Nic. XZ? No to weź, schowaj peryskop i go wynosz. No i wynosz go. Jesteśmy praktycznie przy tafli wody. Ale to ci powiem. Jak jestem w środku, to widzę to, co jest nad wodą, nie? Ale jak przechodzę na peryskop, to jestem pod wodą. O, jestem nad wodą. Reaper, Reaper, tutaj Kelpi zgłoś. Tutaj Reaper, zgłaszam Kelpi. Kelpi w punkcie OWO, Wiktor, powtarzam, Kelpi w punkcie OWO, Wiktor, oczekujemy na ekstrakcję odbiór. Przyjąłem, Reaper zaraz będzie atakował hangary. Reaper, Reaper, tutaj Kelpi, powodzenia. Po nas wpłynie już łódź podwodna, także odłączamy się. Han? No. Disconnect możliwy. Dziękuję.